Poranek Radia Tok FM. Tomasz Sekielski, to jest Poranek Radia Tok FM, a wraz ze mną w studiu dr Wojciech Rafał Wiewiórowski, generalny inspektor ochrony danych osobowych. Dzień dobry. Dzień dobry, panie doktorze, witam państwa bardzo serdecznie. Parkował pan prywatnie, niesłużbowo ostatnio w centrum Warszawy? Parkowałem. I musiał pan wbić w parkomacie numer rejestracyjny samochodu? No, na całe szczęście nie było to ta część centrum Warszawy, która byłaby objęta parkowaniem przymusowym, czyli na razie jeszcze nie zdarzyło, znaczy parkowaniem płatnym, nie zdarzyło się mi więc jak na razie wbijać swojego numeru rejestracyjnego. Natomiast... A mi się zdarzyło, wie pan, i strasznie się zdziwiłem, że ktoś chce, żebym podał numer rejestracyjny swojego samochodu. No, cóż mogę powiedzieć jako generalny inspektor ochrony danych osobowych. Rozważamy sprawę w związku z istniejącymi skargami. Sprawa nie była konsultowana z generalnym inspektorem ochrony danych osobowych, kiedy wprowadzany był taki system. Ja oczywiście wyobrażam sobie, że pewnego rodzaju dane, które niekoniecznie są danymi osobowymi, pamiętajmy, że mówimy tutaj o danych samochodu, mogą być zbierane. Ale samochód jest przypisany do konkretnej osoby lub firmy. Tak, jeżeli jesteśmy w stanie powiązać te dane ze sobą. Natomiast tutaj mamy różne rozwiązania w różnych miastach. W niektórych miastach jest to robione bezpośrednio przez miasto, co oznacza, że tak naprawdę ten podmiot, który zbiera ten numer rejestracyjny zaparkowanych samochodów, jest jednocześnie tym podmiotem, który jest w stanie sprawdzić w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, czyli to jest pojazd, jak tym samym nazywa się jego właściciel. Są też miasta, które uważają, że ominęły problem poprzez outsourcowanie tej całej usługi do firmy zewnętrznej. Wychodzą z założenia, że firma zewnętrzna, nie mając dostępu do CEPiK-u, nie jest w stanie stwierdzić, kto jest właścicielem samochodu. Jest natomiast w stanie stwierdzić, czy to ten samochód znajduje się w tym miejscu, w odpowiednim czasie. Natomiast dla nas problemem jest również to, że przez zbieranie tego typu danych, odkładanie ich w różnego rodzaju bazach, dokładnie, to jest pytanie główne, pojawia się pewnego rodzaju schemat życia kierowcy, schemat tego, w jaki sposób on się porusza, gdzie znaczy właśnie, parkuje. Dlaczego ktoś ma wiedzieć, gdzie zaparkowałem, gdzie później przejechałem, znowu zaparkowałem? Oczywiście mogą być uzasadnione interesy, które będą do tego prowadziły. Ja wyobrażam sobie, że można byłoby je udowadniać, tyle tylko, że wtedy trzeba powiedzieć, w jaki sposób te dane są zabezpieczane, kto ma do nich dostęp i bardzo ważne, kiedy i jak są one niszczone, bo nie wydaje się, jak żeby są to przetwarzane były... też. Tak, no nie wydaje się, żeby to były dane, które miałyby pozostawać w bazie czyjejkolwiek przez okres dłuższy niż ten potrzebny do rozliczenia tego konkretnego, tej konkretnej opłaty za parkowanie. Ale tego pan jeszcze nie wie. Badamy to. Dostaliśmy skargi w tej sprawie w momencie wprowadzenia tego rozwiązania. Sprawdzamy, jak wygląda to w Warszawie, jak to wygląda również w innych miastach, które wprowadziły podobne rozwiązania. Też zdziwiłem się w centrum handlowym, jednym z warszawskich centrów handlowych. Wjechałem samochodem, wydrukowałem sobie, jest bramka, szlaban, wydrukowałem bilet i wyjeżdżając, szlaban sam się otworzył. I dopiero wtedy spojrzałem na bilet i okazało się, że na bilecie wydrukowany jest numer rejestracyjny mojego samochodu, a przed szlabanem są kamery, które skanują tablicę rejestracyjną. Bardzo ciekawa kwestia i związana z czymś, czego razem z panią Rzecznik Praw Obywatelskich domagamy się od Rady Ministrów od dłuższego czasu, to znaczy wprowadzenie regulacji dotyczącej wideomonitoringu i zbierania danych wideo w tak przestrzeni publicznej, czyli tam, gdzie właścicielem jest Skarb Państwa czy gmina, jak i w przestrzeni półprywatnej, powiedziałbym, czyli takiej, która co prawda należy na przykład do centrum handlowego, ale jest tam dostęp osób z zewnątrz. Już półtora roku temu pani Rzecznik Praw Obywatelskich skierowała w tej sprawie zapytanie, właściwie wniosek o to, żeby zostało to uregulowane do ministra spraw wewnętrznych. W sierpniu zeszłego roku generalny inspektor ochrony danych osobowych przedstawił ministrowi spraw wewnętrznych opracowanie dotyczące tego, w jaki sposób kwestie wideomonitoringu mogłyby być w Polsce uregulowane. No i co zaproponował pan? Zaproponowaliśmy przede wszystkim wyróżnienie różnego rodzaju stref, czyli innych regulacji dotyczących wideomonitorowania i wideonadzoru, bo tak trzeba byłoby tak naprawdę mówić. Czy nie powinniśmy zacząć w ogóle od tego, że jako obywatel powinienem być poinformowany przez kogoś w tym centrum handlowym, że wjeżdżając numer rejestracyjny mojego samochodu jest skanowany. Ma pan całkowitą rację. Ten obowiązek informacyjny to jest to, na co zawsze zwraca uwagę generalny inspektor ochrony danych osobowych, zdając sobie sprawę z tego, że zastosowanie dzisiejszych przepisów o ochronie danych osobowych do wszystkich form wideomonitorowania, wideonadzoru, sczytywania tablic, odczytywania różnego rodzaju informacji mogłoby być absurdalne, ponieważ w tej chwili właściwie trzeba byłoby listem poinformować każdą osobę o tym, że będzie ona monitorowana. No ale jeżeli nie pojawi się takie rozwiązanie prawne dotyczące wideomonitorowania i wideonadzoru, to no, przyznam, że zagroziłem
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, że zaczniemy stosować ustawę o ochronie danych osobowych do kwestii związanych z wideomonitorowaniem, ale zaczniemy od budynku, w którym biuro ma GIODO i budynku MSW, ponieważ w tych dwóch budynkach... A co to będzie oznaczało zastosowanie tych przepisów? Nie mam żadnej wątpliwości, że w tego typu miejscach mamy do czynienia ze zbieraniem danych osobowych, bo co prawda... I rozumiem, że prawo jest łamane, ponieważ nie jest zapewnione bezpieczeństwo, tak? Pan zmusza mnie do odpowiedzi, której nie chciałbym udzielić publicznie, ale udzieliłem już publicznie dwukrotnie, a mianowicie czuję, że GIODO zachowuje się jak struś z głową w piasku, uważając, że nie ma problemu, jakim jest wideonadzór. Ponieważ jak mówię, w tej chwili niewątpliwie to są bazy danych, które zawierają dane osobowe, ponieważ poza wizerunkami osób mamy też księgę wyjść i wejść do budynku, tak, która w oczywisty sposób wiąże osobę z momentem, kiedy ona dostała się do budynku. Wypełnienie obowiązku rejestracyjnego, jeżeli chodzi o taki zbiór, obowiązków bezpieczeństwa dotyczących tego zbioru, informacji dotyczących tego, kto ma do nich dostęp. Czyli mamy wolną Amerykankę na razie. Mamy niestety wolną Amerykankę i odróżniamy się w tym zakresie niekorzystnie od innych krajów Europy. I to nie tylko krajów z wieloletnim doświadczeniem w tym zakresie, takich jak Wielka Brytania, Niemcy, czy Belgia, czy Hiszpania, ale również takich krajów jak Czechy, czy Węgry. Tutaj często porównywani jesteśmy do Wielkiej Brytanii na zasadzie, że no tak, ale tamtego wideomonitoringu, wideonadzoru jest więcej. To prawda, tylko że tam jest on uregulowany prawnie, a u nas nie wiadomo, kto, kogo i do jakich celów filmuje. I co jakie informacje z tego wyławia. Czy wyławia z tego numery rejestracyjne samochodu, czy jest w stanie prześledzić, gdzie poruszamy się po ulicach miasta. A jeżeli nawet jest taki powód, dla którego należałoby to robić, bo może znaleźlibyśmy taki powód, to kto do takich danych będzie miał dostęp, w jaki sposób są one przetrzymywane i niszczone. A jak MSW zareagowało na to pismo? Odpowiedziało już, czy nie? Te propozycje? Na razie czekamy od sierpnia zeszłego roku. To długo informowani, informowani, że prace trwają. Trwają prace koncepcyjne. Przepraszam, że się śmieję, ale jak ja słyszę, rozumiem, że to nie jest prosty problem, tak? Bo trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że poza sytuacjami zupełnie oczywistymi, kiedy mamy do czynienia z budynkiem i właśnie ową księgą gości, która jest tuż obok i gdzie jesteśmy pewni, co się dzieje, to takimi skomplikowanymi miejscami są centrum handlowe, gdzie właściciel centrum handlowego, który zakłada wideomonitoring, to jest inny podmiot niż sklepy, w których ten wideomonitoring jest de facto założony. Albo szpital, gdzie inne zasady powinny obowiązywać w przypadku OIOM-u, gdzie oczywiście wideomonitoring musi być. No ale przez rok MSW mogłoby już odpowiedzieć. No były wybory, były przekształcenia ministerstwa. Czekamy, ale wiemy, że wyrozumiały. Wiemy, że prace się toczą, ponieważ szczególnie w ostatnim czasie spora grupa ekspertyz na rynku została zamówiona w tej sprawie, więc widać, że coś się dzieje. Na razie, jak mówię, tak pani rzecznik, jak i generalny inspektor, czekamy na odpowiedź. Panie doktorze, mam do pana pytanie. Nie wiem, czy pan pamięta, taka głośna sprawa z 2008 roku. Skazanie na podwójne dożywocie w Anglii Jakuba Tomczaka. Skazano go, tam ta sprawa chodziło o gwałt. Ta sprawa budzi wiele wątpliwości. Między innymi to, jak Anglicy dokonali porównania badań DNA, czy rzeczywiście te badania zostały przeprowadzone właściwie. I wiem, że do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych trafiło pismo od Jakuba Tomczaka, który informuje, że pobrano jego materiał genetyczny do badań DNA i bez jego zgody przesłano do Wielkiej Brytanii. I on się zgodził na pobranie w Polsce, ale nie zgodził się na przetwarzanie tych danych dalej bez jego wiedzy. Co więcej, kiedy mu pobierano ten materiał genetyczny, on nie miał ani, nie był jako świadek, ani jako oskarżony. Nie postawiono mu żadnych zarzutów wówczas jeszcze. Co pan może powiedzieć o tej sprawie? Pozwoli pan, że nie będę się wypowiadał w konkretnej sprawie z tego powodu, że jeżeli toczy się postępowanie, to po prostu nie wolno mi tego robić w trakcie toczącego się postępowania. Prawdą jest, że uprawnienia tak policji, jak i innych organów policji o podobnych, że tak powiem, jeżeli chodzi o zbieranie materiału dowodowego, są różne i są różnie uregulowane. Tak naprawdę pełna regulacja dotycząca choćby materiału DNA pojawiła się dopiero w zeszłym roku, szczególnie jeżeli chodzi o wymianę informacji pomiędzy organami z różnych krajów. Wtedy zostały wdrożone do porządku polskiego decyzje ramowe Unii Europejskiej dotyczące wymiany informacji pomiędzy organami ścigania Unii Europejskiej. Przy okazji myśmy zmodernizowali również przepisy pod kątem Interpolu, my jako Polska. To były bardzo trudne dyskusje przy pierwszej wersji tego projektu, która trafiła do Sejmu
generalny inspektor ochrony danych osobowych przekazał informację, że po prostu kompletnie nie zgadza na konstrukcję, którą zaproponowano. Zasada została potem wyczyszczona w Sejmie i przewiduje ona również możliwość przekazywania danych takich jak dane DNA. Proszę pamiętać, ale że nie zgody, zawsze... bez zgody osoby zainteresowanej? W przypadku organów ścigania, które zbierają dane, ta zgoda nie zawsze jest potrzebna. Proszę pamiętać, że podstawą do przetwarzania danych osobowych jest nie tylko zgoda osoby, ale może być to również przepis prawa, który wyraźnie coś gwarantuje, czy wyraźnie jakieś uprawnienia daje policji czy innym służbom. Może być to w końcu również usprawiedliwiony interes, który może leżeć u takich podstaw, jeżeli zapewnione są odpowiednie gwarancje bezpieczeństwa. Nie chciałbym odnosić tego do tej konkretnej sprawy, natomiast muszę przyznać, że akurat w tym zakresie spora część kwestii została wyczyszczona, jeżeli chodzi o polską legislację, w ciągu ostatnich kilku lat. Pytanie oczywiście, jakiego okresu dotyczy samo zdarzenie? No to jest 2008 był wyrok, czyli to jest tam 2000... Proszę mnie raz jeszcze nie pytać o toczące się postępowanie, tak? Natomiast mówię, że rzeczywiście tutaj posunęliśmy się dość mocno do przodu, jeżeli chodzi o wyczyszczenie sytuacji prawnej. To konkretne postępowanie będzie indywidualnie rozpatrywane. Na koniec jeszcze krótkie pytanie, musimy kończyć, ale internet pod kontrolą. Dzisiaj w Dubaju posiedzenie Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, jest pomysł Rosji i Chin, żeby wprowadzić kontrolę nad internetem. Bardzo poważna kwestia, nad którą naprawdę trzeba się poważnie zastanowić. Mamy dobrą delegację, widziałem wczoraj skład tej delegacji, to są to osoby, które naprawdę wiedzą, co tam się dzieje. Były przeprowadzone bardzo szerokie konsultacje społeczne w tym zakresie. Wydaje się, że Polska ma rozsądne stanowisko w tym zakresie. Pamiętajmy, że przekazanie zarządzania internetu ONZ-owi nie jest tak ładne, jak na pierwszy rzut oka brzmi. Tak naprawdę ONZ w tym momencie mógłby zezwolić na tworzenie swego rodzaju wysp internetowych, takich jak wyspą w tej chwili są Chiny. Takie wyspy mogły zacząć się pojawiać gdzie indziej. No, zamknięte pod kontrolą państwa. Zamknięte pod kontrolą państwa, filtrowane, odsiewane. Mamy w tej chwili dyskusję również o mowie nienawiści, która pokazuje, że i my czasem mamy chęć do tego, żeby ten internet przefiltrować i odsiać z niego różnego rodzaju treści. Ale rozumiem, że jest pan przeciwny takiemu zamykaniu internetu. Z pewnością tak, chociaż pamiętajmy, że to, że on jest w tej chwili w rękach prywatnych organizacji, nie oznacza wcale, że jest on całkowicie wolny. Jest po prostu pod nadzorem jednego kraju. Dziękuję bardzo. Dr Wojciech Rafał Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, był moim państwa gościem. Dziękuję bardzo.